już jest. Ustawa podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, umożliwiająca samorządom sprzedaż węgla po promocyjnych cenach. Do roli dilera czarnego złota szykuje się już Bytom. Tylko w 3 dni zainteresowanie kupnem wyraziło 76 osób. Od poniedziałku rozpoczęliśmy ankietyzację wśród mieszkańców. Zbieramy deklaracje dotyczące liczby ton oraz sortymentu węgla, jaki mieszkańcy chcieliby kupić za pośrednictwem gminy po preferencyjnych cenach. To dla nas niezwykle ważne ze względu na to, że w Bytomie działa kopalnia, która również sprzedaje węgiel po dobrej cenie, niższej cenie niż będzie kosztował ten węgiel z importu, dlatego też chcemy wiedzieć, jakie jest rzeczywiste zainteresowanie mieszkańców. Zgodnie z nową ustawą samorządy będą kupować węgiel od dostawców w cenie nie wyższej niż 1500 zł, a będą mogły sprzedawać go maksymalnie za 2000 zł za tonę. Mieszkaniec będzie mógł kupić maksymalnie 3 tony węgla, 1,5 tony w tym roku i 1,5 tony w przyszłym. Brzmi skomplikowanie, tak jak cała procedura szacowania potrzeb mieszkańców. W przypadku Katowic oczywiście szacujemy, chociaż to szacowanie w tych czasach, kiedy wszystko jest bardzo dynamiczne, jest trudne, ale to ta dystrybucja węgla, na razie mówimy w przypadku miasta Katowice o 15 tysiącach ton węgla, to jest 5 tysięcy gospodarstw domowych po 3 tony węgla. Na razie miasta są jednak na wczesnym etapie przygotowywania się do całego procesu. Ustalają m.in. gdzie węgiel miałby być składowany i przygotowują się także spółki, które będą go dostarczać. Jest troszkę za wcześnie, żeby mówić o szczegółach, natomiast faktycznie przygotowujemy się do nowej roli, do przejścia do nowego modelu handlowego. W tym celu będziemy prawdopodobnie z miastem jeszcze uzgadniać kolejne kroki i szczegóły. W tej chwili jako spółka jesteśmy już dostawcą węgla, tak lokalnie w Jaworznie dla gospodarstw domowych, jak w innych gminach, w których operujemy. Importerzy, którzy będą sprzedawać węgiel miastom, otrzymają rekompensaty od rządu, które pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kilkuset specjalistów ginekologii z Polski i Europy, nowoczesny sprzęt i aż 16 operacji jednego dnia przeprowadzanych w sposób bezinwazyjny dla pacjentek. W tej chwili poszukujemy mięśniaka podśluzówkowego, który wydawał się, że jest łatwo dostępny w ultrasonografii. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach tak rozpoczął się dziś pierwszy w Polsce Kongres Ginekologii Operacyjnej. Ten sam zakres operatywy co zawsze, tylko kompletnie bez blizn, czyli dla samej pacjentki to efekt kosmetyczny, brak bólu, bardzo szybkie uruchomienie, bo większość z tych pacjentek, o których opowiadamy sobie dzisiaj, wychodzi z naszego ośrodka w pierwszej dobie pooperacyjnej. Podczas trwającej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym konferencji transmitowano na żywo prosto ze Szpitala Zakonu Bonifratrów odbywające się na salach operacyjnych zabiegi. Na pierwszy dzień rozpoczynający kongres zaplanowano przeprowadzenie histeroskopii polipów i mięśniaków, czyli ich endoskopowego usunięcia. Jest przeprowadzana przez naturalne otwory ciała, mianowicie przez ujście kanału szyjki. Przez kanał szyjki wprowadzamy instrument endoskopowy, dzięki któremu możemy uwidocznić zmianę, która jest we wnętrzu macicy, i przy użyciu prądu elektrycznego, elektrod, czy czasem stosujemy energię mechaniczną, a czasem stosujemy też energię laserową, możemy usunąć takiego mięśniaka. Innym zabiegiem pokazowym, który mogli obserwować dziś naukowcy z wielu stron świata, była histerektomia waginalna, czyli usunięcie macicy na drodze pochwowej. Jest to taki szczyt, jeżeli chodzi o małą inwazyjność, dlatego że operacja jest przeprowadzona przez naturalny otwór ciała. Pacjentka na tym bardzo korzysta, bowiem jest w stanie już na drugi dzień wyjść do domu. Przy tradycyjnej operacji brzusznej jest to praktycznie niemożliwe. Okres dochodzenia takiej pacjentki jest wielotygodniowy. Statystyki mówią, że niestety ta operacja nadal jest niszowa. A chodzi właśnie o to, by podczas Kongresu Ginekologii Operacyjnej na tyle pobudzić świadomość społeczną, by niszowe zabiegi stały się wiodącymi w leczeniu schorzeń ginekologicznych. Skorzystać mogą na tym kobiety potencjalne pacjentki, bo na przykład w Polsce wykonuje się rocznie około 30 tysięcy operacji usunięcia macicy z przyczyn nieonkologicznych. Tomograf zbada drzewa. Kolejna gmina zdecydowała się na prześwietlanie w ten sposób drzew. Takie urządzenia mają już m.in. Katowice i Sosnowiec. Teraz przyszedł czas na Piekary Śląskie. To urządzenie pozwala zbadać prędkość rozchodzenia się fali akustycznej od momentu uderzenia młotkiem do następnego czujnika. Następnie te dane
są przetwarzane przez system. Długość tej fali jest nagrywana. Dzięki temu wiadomo, jak wygląda drzewo w środku. Jak zapowiada miasto, badania z użyciem tomografu akustycznego będą wykonywane po to, żeby wszystko dokładnie sprawdzić przed podjęciem decyzji o ewentualnej wycince. Najpierw są przeprowadzane oględziny. Jeżeli w trakcie oględzin już widać, że rzeczywiście zewnętrze pnia jest uszkodzone, są tam jakieś, widoczna jest próchnica, zgnizna, no to jest bezdyskusyjne. Natomiast zakup tego tomografu akustycznego pozwoli w przypadkach wątpliwości, bo może być z zewnątrz pień drzewa wyglądać dobrze, natomiast cały problem robi się w środku. Są jakieś ubytki, próchnica, zgnilizna, więc ten tomograf pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy takie drzewo należy usunąć. Wydaje się, że większość mieszkańców chce w mieście jak najwięcej zieleni, jednak są też tacy, którzy chcieliby wycinać drzewa z błahych powodów. Spadające gałęzie, zasłanianie okien, również z takimi uzasadnieniami spotykają się urzędnicy w swojej pracy. I odwrotnie, czasem drzewo pozornie zdrowe może stanowić zagrożenie. Te drzewa, które mamy tutaj na bazie, te, które mamy jakieś wątpliwości, zbadaliśmy i faktem tam jedno wyszło, że jest puste w środku. Na razie się trzyma, ale jakby już wiemy, że jakby coś się działo, to już wiemy, że drzewo mamy przebadane, mamy wynik tego badania, więc jesteśmy w stanie powiedzieć, że to drzewo już trzeba wyciąć. Badanie tomografem akustycznym jest dość czasochłonne, więc z takiego sprzętu korzysta się rzadko. Jednak lepiej sprawdzić, czy wycinka jest konieczna, zamiast od razu wycinać. Usunięcie drzewa trwa chwilę, ale żeby zastąpiło je kolejne, trzeba co najmniej kilkudziesięciu lat. Wbij szpilkę rakowi i zostaw go na lodzie. To hasło przewodnie profilaktycznej akcji tyskich szpilek i GKS-u Tychy, w ramach której powstał specjalny kalendarz. Kampania ma na celu zwrócić uwagę na profilaktykę raka piersi i zachęcić do badań. Bardzo pozytywnie do tego podeszliśmy, bo tak jak pan wspomniał, co roku bierzemy udział w akcji Movember w listopadzie, która z kolei tyczy się profilaktyki męskich spraw, męskich nowotworów, a tutaj panie z tyskich szpilek wyszły z inicjatywą i z prośbą, żebyśmy je wsparli i pomogli ze stworzeniem bardzo fajnej inicjatywy kalendarza. Wiemy, że też przez to, że my jako cały GKS Tychy się w to włączyliśmy, to na pewno też ta akcja nabrała większego rozpędu, dotrze do większej ilości osób, więc jak tylko możemy, zawsze włączamy się w takie akcje i wspieramy. Na 12 kartach kalendarza pozują hokeiści z kobietami i są tu także hasła, nieco prowokacyjne. Na przykład jest mały, ale potrafi zabić. Czas nie gra na twoją korzyść. No tak jak samo hasło wskazuje, trzeba się badać, ponieważ każdy dzień, każda godzina, każdy miesiąc jest tak istotny z walką w tej chorobie. Wkrótce kalendarz będzie można kupić, a zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na cele charytatywne. Będzie możliwość jego nabycia już w trakcie najbliższego piątkowego spotkania GKS-u Tychy tutaj na stadionie zimowym w Tychach. Dodatkowo kalendarze z autografami zawodników będą przeznaczane na licytację. Cały dochód z licytacji zostanie przeznaczony na Stowarzyszenie Amazonki, które walczą właśnie z rakiem piersi. Warto pamiętać, że wczesne wykrycie nowotworu znacząco zwiększa szanse na jego całkowite wyleczenie. Wyjątkowa okazja na obejrzenie z bliska wyjątkowej maszyny. Takim bolidem ścigał się jeden z najlepszych kierowców na świecie, Fernando Alonso. Niektórzy, żeby zobaczyć na żywo w Katowicach bolid zespołu BWT Alpine F1, przejechali sporo kilometrów. Jedyny bolid, jaki widziałem, to BMW Sauber w muzeum BMW. No i ponieważ jest to niepowtarzalna okazja, no postanowiłem zabrać chłopaków na dzisiejszą wycieczkę, no i pokazać im bolid, jak, bo no w telewizji nie widać po prostu ani potęgi, ani wielkości tego samochodu, ani tego, jak on po prostu aż no jest przyssany do ziemi nawet stojąc. Ten pojazd jednak do ścigania się nie nadaje, choć wygląda identycznie jak te, które można było podziwiać na torze. Showcar pozbawiony jest silnika ze względu na wartości intelektualne i cały know-how, tak? To jest serce bolidu, które nie przebywa na tego typu eventach, także nie mamy silnika i nie mamy skrzyni biegów. Ale poza tym bolid wygląda tak jak prawdziwy bolid 0:1:1. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest bolid body ubiegłoroczny, ale w marowaniu z tego roku. Takich bolidów w tym sezonie nie ma już na torach. Zastąpiły je konstrukcje krótsze o pół metra i z większymi kołami, które
które mają dostarczać jeszcze więcej emocji kibicom. Jeśli ktoś dzisiaj nie obejrzał go w Katowicach, to być może kiedyś kolejna okazja będzie w muzeum. Zmumifikowana kobieta w Muzeum Śląskim w Katowicach. Już od piątku 4 listopada w budynku muzealnej stolarni będzie można oglądać niecodzienną wystawę archeologiczną Mumia tajemniczej damy, studia i perspektywy. To przede wszystkim nowoczesne spojrzenie na metody i techniki, które wykorzystuje się do badania obiektów właśnie archeologicznych. I tak w przypadku mumii odwiedzający będą mogli zobaczyć, jak przeanalizować historię zabalsamowanego człowieka bez naruszenia bandaży. Mumia okazała się taką tajemnicą od samego początku, ponieważ w momencie, kiedy przyjechała w XIX wieku, w 1826 roku do Polski, wtedy uważano, że jest to niewiasta. Ale na początku XX wieku odczytano hieroglify z sarkofagu, którym była przywieziona i okazało się, że jest to sarkofag należący do kapłana Hordzie Hutiego. I stąd przez lata całe uważano właśnie, że jest to mumia kapłana. Dopiero badania rozpoczęte w 2015 roku przez twórców projektu Polish Animal Mummy Project potwierdziły jednoznacznie, że mumia jest kobietą. Ponadto w 2021 roku wykluczyły wcześniejsze hipotezy ginekologa, jakoby kobieta zmarła będąc w ciąży i wskutek choroby nowotworowej. Zmumifikowane szczątki kobiece były i są poddawane badaniom przede wszystkim radiologicznym, a do tego wykorzystuje się najnowszej klasy technologii, w tym tomograf. Badania pozwalają przeanalizować bardzo dokładnie życie kobiety. Mogą to być badania immunologiczne, mogą to być badania, tutaj pobieranie próbek oczywiście pod kątem DNA, prawda? To co jest znane i coraz bardziej jakby ta technologia też idzie do przodu. Można na przykład właśnie określić nawet dietę, prawda? Tutaj na przykład tak z analizy powiedzmy włosów, czy można też w przypadku, i to zarówno mumii ludzkich, jak i mumii zwierzęcych, można na przykład czasami wyśledzić właśnie pochodzenie danego osobnika, tak? Wiemy, że część mumii na przykład była prześwietlana przez tutaj profesora z Krakowa, natomiast sprzęt wtedy był zupełnie, no, dużo prostsze niż teraz. Oficjalny wernisaż wystawy w czwartek, a od piątku aż do marca przyszłego roku odwiedzający mogą oglądać ją w godzinach pracy Muzeum Śląskiego.